czablo. Szukam żony. Będę ciebie kochać. Wierz mi. Więc czym prędzej się pobierz. 3 dni z wierszem lub prozą. Tyle właśnie trwał rejonowy etap lubuskiego konkursu recytatorskiego, który odbył się na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. Najlepsi uczestnicy walczyli o miejsca w etapie powiatowym. Lubuski konkurs recytatorski to rzeczywiście impreza, która ma wieloletnią tradycję. U nas kolejna edycja tego konkursu, który jest de facto w Krośnie eliminacjami rejonowymi. Potem jest szczebel powiatowy, który na terenie naszego powiatu odbywa się w zaprzyjaźnionym z nami Gubińskim Domu Kultury, a potem szczebel wojewódzki, na tym szczeblu ten konkurs się kończy. U nas w zamku zapraszamy do uczestnictwa, jak przystało na emisje rejonowe, uczniów z naszych szkół, czyli ze szkół z terenu gminy Krosno-Odrzańskiej, ale też z sąsiednich gmin, gminy Dąbie, Bobrowice, Maszewo i Bytnica. I w zależności od kategorii różnie to wygląda, jeśli chodzi o liczbę dzieci. Uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria to klasy 1-3 szkoły podstawowej, następnie klasy 4-5, ostatnia najstarsza z kategorii to klasy 6-8. Czas prezentacji dzieła był określony. Kategoria pierwsza musiała zmieścić się w 2 minutach, natomiast uczestnicy drugiej i trzeciej kategorii mieli maksymalnie 5 minut na prezentację. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Nad rzeczką popłynęła krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, lubiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera, tuż obok była apteka. Poproszę deka 5 deka. Z apteki poszła do kaczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech ty kaczkę gdzieś kopnie. Najlepsi uczestnicy ze szczebla rejonowego wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w Gubińskim Domu Kultury. Po serwisie zapraszamy na relacje z tegorocznego konkursu.